Witamy w Janmar Centrum. Dzisiaj SV26, maszyna kompletacji Advance, właśnie gotowa do wysyłki do klienta. Oczywiście, gdybym powiedział, że kompletacja Advance tylko i wyłącznie, nie byłbym sobą. Maszyna wyposażona w power tilt, szybkozłącze hydrauliczne, łyżki rewersyjne, dwie pełne linie osprzętu. Tak jak widzicie, szybkozłącze Michał Mazurek za sterami. Szybkozłącze hydrauliczne, operowane z kabiny, nie wysiadamy. Ale nie byłbym sobą, gdybym się zachwycał koparką Advance. Nie, moi drodzy. Przed Wami SV26 Advance, Janmar Centrum wersja Pro. Michale, zademonstruj, czym nasza maszyna w wersji Pro różni się od maszyny standardowej. Patrzcie na ręce i patrzcie na maszynę. W jednym czasie wykonujemy ruch podstawą obrotową i w jednym czasie wykonujemy obrót power tilta. Dwie czynności w jednym czasie. Normalnie w standardowej maszynie, żeby skręcić power tiltem, musicie albo przepiąć go na linię niskiego ciśnienia, czyli na te przewody tutaj, bo tutaj mamy power tilt na funkcji wysokiego ciśnienia na pierwszej linii, czyli tej, którą znacie z młota, a więc mamy na nim siłę, możemy się wypchnąć, możemy ustawić maszynę, możemy pokopać, zgarnąć, wykorzystując wychył. Power tilt jest podpięty na pierwszej linii wysokiego ciśnienia i sterowany niezależnie od konika. Wszystko mamy płynnie sterowane na potencjometrach. Oczywiście wersja Janmar Centrum Pro to 5-letnia gwarancja, 5 łyżek i tym podobne dodatki. Takie zabawki i przydatne plusy jak osłonki na szybkozłączkach osprzętu, LEDy, radio, rewersyjne łyżki. Janmar SV26 wersja Pro. Pełne proporcjonalne sterowanie i wszystkie funkcje w jednym czasie. Gdybyśmy zapięli teraz do maszyny przykładowo chwytak do kostki do układania, pominęlibyśmy power tilt. Wtedy oczywiście mielibyśmy sterowanie bez konika. Natomiast w tym momencie mamy sterowanie tak, jeśli chodzi o podstawę obrotu, czyli swing, przesuw boczny, offset ramienia, to co teraz, jak i power tilt. Wszystkie ruchy, wszystkie czynności wykonujemy w jednym czasie. Nie musimy mieć pedałów w maszynie. Wszystko płynnie, bez odrywania rąk od joysticków. SV26 Pro. No i nasz drogi Michał Mazurek jak zwykle za sterami. A niedługo będziemy mieli dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Pokażę Wam na koniec. Dzięki, Michał! Pokażę Wam na koniec. Zima mija. Nie widzieliście w akcji jeszcze tej maszyny. SV26, nasze demo na rototilcie na jednej linii. Wersja skandynawska. Tak więc niespodzianek na dziś wystarczy. Życzymy miłego weekendu.